Często pytany jestem, czy to w internecie, czy przez znajomych w realu, a prawdziwość legend takich jak Wendigo czy The Rake. I choć muszę przyznać, że żaden ze mnie ekspert w tej dziedzinie, poczytałem trochę o tych zjawiskach i myślę, że słyszałem kilka historii z naszej pracy, które mogą być związane z tymi mitycznymi stworami. Znacie to przysłowie, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy? Myślę, że jest ono jak najbardziej prawidłowe. Ale jak wiecie, staram się nie myśleć zbyt wiele o porytych sprawach, które dzieją się w tych lasach. Inaczej się nie da. To trochę tak jak z pracą w szpitalu. Możesz całymi dniami zamartwiać się, ilu ludzi tam zmarło i jak wiele duchów czy innych zjaw, nazwij to jak chcesz, czai się w tamtejszych murach. Ale jeśli będziesz tak myśleć, raczej nic dobrego z tego nie wyniknie. Tylko sprawi to, że praca będzie trudniejsza. Wielu z ratowników SAR ma takie podejście. Wykonujemy swoją robotę jak gdyby nigdy nic. Jak już raz się przestraszysz albo wpadniesz w jakąś paranoję, raczej nie uda ci się z tego odkręcić. I to właśnie dlatego tak dużo rekrutów rezygnuje ze służby u nas. W moim parku mamy szczególnie wysoką ilość zwolnień. Nowi pracownicy spinają się o każdą nietypową rzecz, której doświadczają i nie potrafią odpuścić. W tej robocie po prostu trzeba umieć się do tego przyzwyczaić, zamknąć się i robić swoje. Rozmawiałem z KD. Chciałem dowiedzieć się, jakie są jej przemyślenia o Wendigo. Nie miała nic szczególnego do powiedzenia na ten temat, prócz tego, że stara się nie myśleć o tych zjawiskach zbyt wiele. Dodała tylko, że jej kumpel miał przeżycia, które mogłyby wskazywać na coś podobnego do Wendigo. Skontaktowałem się z nim przez Skype'a i zgodził się mi o tym opowiedzieć. Wiedział, że opisuję to wszystko w internecie i pozwolił mi zamieścić swoją historię w całości. Dorastałem w środkowej części stanu Oregon. Znajduje się tam rezerwat o nazwie Warm Springs, około 2 godzin drogi od mojego domu. Kiedy byłem dzieciakiem, często jeździłem tam na kempingi. Nie do samego rezerwatu oczywiście, ale do okolicy. I poznałem wiele dzieciaków, które stamtąd pochodziły. Najbardziej zakumplowałem się z Nolanem. Spędzaliśmy razem naprawdę dużo czasu, kiedy tylko mogliśmy. Nasi rodzice również się polubili i umawialiśmy się na wspólne kempingi. Zazwyczaj trwało ono około 2 tygodni, więc całkiem długo. Zapytałem, czy mieli kampera. Tak, mój ojciec miał, ale zabieraliśmy też namioty i cały sprzęt kempingowy. Rozbijaliśmy je gdzieś z dala od kampera i szczerze mówiąc, wolałem spać w namiocie. No i jednego roku spotkaliśmy się z Nolanem na wakacjach. Mieliśmy może wtedy z 12 lat. Chcieliśmy rozbić namiot przy rzece, chcieliśmy zobaczyć, jak to jest łowić ryby w nocy. Byliśmy może z 500 metrów od głównego obozu, ale pamiętam, że dystans ten był wystarczający, żebyśmy nie słyszeli ani nie widzieli innych ludzi. Przez cały dzień łaziliśmy po okolicy i się wygłupialiśmy. Już niezbyt pamiętam szczegóły, ale ostatnio zajmowaliśmy się rozpalaniem ogniska. Nolan bardzo mi zaimponował. Miał on krzesiwo i to właśnie nim odpalił drewno. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a było to naprawdę fajne. Nauczył mnie, jak się nim posługiwać i rozpalaliśmy różne rzeczy. Jak tak teraz o tym myślę, było to bardzo głupie z naszej strony. Był środek pieprzonego lata, a straż pożarna ogłosiła zagrożenie pożarowe na dość wysokim poziomie. Ale dzięki Bogu nie wzniecieliśmy żadnego pożaru. Kiedy zrobiło się już ciemno, usiedliśmy i zaczęliśmy gadać o rzeczach, o jakich rozmawiają 12-letni chłopcy. Już teraz nie pamiętam, co to było konkretnie. Pamiętam za to, że w pewnym momencie spojrzał za moje ramię, na rzekę i zapytał mnie, czy coś tam widzę. Namiot rozbiliśmy około 5 metrów od rzeki. Koło jej najszerszego miejsca. Od drugiego brzegu udzieliło nas może z 10 metrów. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ woda tam była zawsze zimna, co przy letnich upałach było dla nas bardzo ważne. Spojrzałem za siebie i rzeczywiście. Widziałem coś brodzącego w wodzie. Z miejsca, w którym siedzieliśmy, wyglądało to trochę jak jeleń, ale nie mogłem przyjrzeć się dokładnie. Przeszkadzało mi w tym ognisko. Wstałem i podszedłem bliżej. Zauważyłem poroże. Wywnioskowałem więc, że jest to samiec. Ale to było trochę dziwne, że wszedł do wody i na dodatek zmierzał dokładnie w naszą stronę. Zapytałem Nolana, co o tym myśli i co według niego powinniśmy zrobić. Popatrzył w ognisko z dziwnym wyrazem twarzy i powiedział mi, żebym po prostu usiadł koło niego i się zamknął. Tak też zrobiłem. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się tak zachowywał. Wyszeptał, żebym po prostu to zignorował i kontynuował rozmowę, jak gdyby nigdy nic. Ale ja nie mogłem wydusić z siebie już ani słowa.
Opowiadał o odcinku jakiegoś programu, który oglądał. Ale ja słyszałem tylko tego cholernego jelenia, więc nie zwracałem zbytnio uwagi na to, co gada. Próbowałem spojrzeć nad jego ramię. Tym razem on siedział tyłem do wody i zobaczyć, co dzieje się w rzece. Ale za każdym razem, gdy chciałem to zrobić, Nolan uderzał mnie w bok lekko i kazał mi patrzeć na niego. Ostro się przestraszyłem. I wtedy usłyszałem, jak jeleń wychodzi z wody. I zdałem sobie sprawę, że cokolwiek wylazło z rzeki, nie było jeleniem, bo szło na dwóch nogach. Chciałem wstać, zacząłem świrować. Ale Nolan tylko mnie przytrzymał i zaczął mówić jeszcze głośniej o programie telewizyjnym. Ale widać było, że boi się tak samo jak ja. Może nawet bardziej. Pochylił się w moją stronę i wyszeptał, że cokolwiek się stanie, nie mogę rozmawiać z tym stworzeniem. Zobaczyłem, że to coś podeszło bliżej i stało już dokładnie za plecami Nolana. Byłem gotów zesikać się w majty i chciałem uciekać jak najdalej. I prawdopodobnie zrobiłbym to, gdybym był sam, ale nie chciałem zostawiać kolegi. Siedziałem więc dalej i tylko ukradkowo spoglądałem na to stworzenie. Nie było zbyt wysokie, ale jego postawa była strasznie dziwna. Jakby miał problem z środkiem ciężkości. Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale wyglądał, jakby był pochylony zbyt bardzo do przodu. To stworzenie po prostu stało za plecami Nolana. Przez dosyć długi czas. W końcu Nolan nie miał już o czym mówić. Skończyły mu się tematy i przez chwilę zapanowała cisza. Ognisko wydawało trzaskające dźwięki. I wtedy zaczęło mi się wydawać, że słyszę, jak to coś mówi. Bardzo niskim głosem. Nie słyszałem, co dokładnie mówi. Pochyliłem się lekko do przodu i wtedy naprawdę zesikałem się w gacie. Ponieważ to coś również się pochyliło. Nie mogłem dostrzec twarzy tego czegoś, ale widziałem jego oczy. Były zamglone, mleczne. Wyglądało to jak we Władcy Pierścieni, kiedy Frodo wpadł do jeziora i widział martwych ludzi. Dokładnie tak wyglądały oczy tego stworzenia. Wszystko, co widziałem, to oczyska. Tuż nad głową Nolana. I niewyraźny zarys poroża. Nie wiem, jak mogła wyglądać twarz w tym momencie, ale w tej samej chwili ja i Nolan wstaliśmy i zaczęliśmy spierdalać stamtąd jak poparzeni. Biegliśmy ile sił w nogach, aż dotarliśmy do głównego obozu. Moje spodnie były mokre od szczyn, więc najszybciej jak mogłem, ściągnąłem je i rzuciłem w krzaki. Oboje zatrzymaliśmy się przed kamperem mojego ojca. Patrzyliśmy w las. Stworzenie nie goniło nas. Ledwie mogliśmy złapać oddech. Zapytałem Nolana, czym to było, ale opowiedział mi, że nie wie. Powiedział, że dziadek ostrzegł go, że jeżeli coś podejdzie do niego kiedyś, jak będzie na jakimś pustkowiu, nigdy nie powinien rozmawiać z tym czymś, ani słuchać, co ma ono do powiedzenia. Chciałem też dowiedzieć się, czy Nolan również słyszał te, jak niedoszły jeleń przemówił. Powiedział, że jedyną rzeczą, jaką był w stanie zrozumieć, to słowa "pomogę wam". Z tego, co pamiętam, tej nocy spaliśmy w kamperze, a następnego dnia wróciliśmy do domów i już nigdy nie zobaczyliśmy nic podobnego. Przypomina mi to trochę legendę o Wendigo. Jest takie zdanie, które służy do jego określenia. I myślę, że w tym przypadku pasuje idealnie. Jest to duch samotnych miejsc. Chciałem się też dowiedzieć czegoś więcej o mężczyźnie bez twarzy. Zacząłem pytać o to moich znajomych. I jeden z nich powiedział, że kiedy wykonywał prace konserwacyjne w parku, zobaczył kogoś takiego. Poszliśmy na kolację do miasta. Było nas pięcioro, wliczając mnie. Kolega opowiedział mi, że odmalowywał właśnie punkt informacyjny w parku i usłyszał, jak jakiś mężczyzna pyta go o drogę na najbliższe pole namiotowe. Nie mógł się odwrócić i spojrzeć na niego, ponieważ stał na drabinie, ale powiedział, że nie ma żadnego w pobliżu. Ale jeśli pójdzie ścieżką prosto, jeszcze przez jakieś 6 kilometrów to dojdzie do innego parku i tam znajdzie pole. Zapytał, czy może jeszcze jakoś pomóc. Mężczyzna odrzekł, że nie i podziękował za wskazówki. Mój kumpel dalej malował, ale słyszał, że ten facet nie odszedł. Kiedy tylko podszedł i zaczął do mnie mówić, włosy na karku stanęły mi dęba. Sam właściwie nie wiem dlaczego. Po prostu poczułem się dziwnie zaniepokojony tą sytuacją. Chciałem tylko dokończyć malowanie i spadać stamtąd jak najszybciej. Myślałem, że to może przez to, że nie mogłem się odwrócić i spojrzeć na niego. Sam nie wiem. Po prostu coś było nie tak. W powietrzu unosił się jakiś dziwny zapach, jakby starej krwi. Spojrzałem na boki, ale nie widziałem niczego, co mogłoby go spowodować. Czekałem, aż ten facet w końcu odejdzie, ale nie słyszałem, żeby się na to zanosiło. Wydawało mi się, że stoi za mną i patrzy na mnie.
Zapytałem więc ponownie, czy mogę mu jakoś pomóc, ale nie odpowiedział. Wiedziałem, że tam stoi. Nie słyszałem żadnych kroków, które mogłyby wskazywać, że sobie poszedł. Więc zdecydowałem się, że pora się odwrócić. Z trudem próbowałem stanąć na drabinie tak, żeby być przodem do tego gościa. Nie wiem, czy to mój mózg zrobił sobie ze mnie żarty, ale przysięgam ci, Rus. Przez ułamek sekundy, kiedy się odwracałem, ten skurwiel nie miał twarzy. Nie miał twarzy. Była ona wklęsła i gładka. Prawie tam zszedłem na zawał. Kompletnie nie spodziewałem się, że zobaczy coś takiego. Chciałem coś powiedzieć i wtedy... jakby coś zaskoczyło w mojej głowie i zaczął wyglądać jak normalny facet. Musiałem wyglądać dziwnie, bo zapytał mnie, czy wszystko w porządku. Opowiedziałem, że tak, że wszystko gra. Zapytał jeszcze raz o pole namiotowe. Powiedziałem mu o tym ponownie i wskazałem drogę. Wtedy zaczął mówić, że nie jest stąd i czy pomogę mu tam trafić. I wtedy już wiedziałem, że coś nie jest nie tak. Bo nie ma szansy, żeby trafił do tego miejsca, w którym byłem, gdyby nie znał tych lasów. Nigdzie w pobliżu nie było jego samochodu. Więc jak mógł dojść tak daleko? Powiedziałem, że przepraszam, ale nie mogę go podwieźć firmowym samochodem. Bo miałbym problemy. Zaczął prosić i mówić, że naprawdę nie wie, gdzie jest. Chciał, żebym z nim poszedł i pomógł trafić na pole. W tym momencie zacząłem się już trochę bać. Zacząłem zastanawiać się, czy to nie jest jakaś zasadzka albo coś podobnego. Powiedziałem, że mogę zamówić mu taksówkę. Wyjąłem komórkę, a wtedy on powiedział nie. I odszedł bardzo szybko. Ale nie ścieżką. On poszedł prosto pomiędzy pieprzone drzewa. Zlazłem z drabiny i od razu wskoczyłem do furgonetki. Chciałem odjechać jak najszybciej. Pieprzyć to malowanie. Kiedy wyjeżdżałem z parku, zobaczyłem go w lusterku. Stał na linii drzew. Nie mam pojęcia, jak znalazł się tam tak szybko. I tym razem ten skurwiel znów nie miał twarzy. Po prostu patrzył, jak odjeżdżam. I kiedy byłem tuż za zakrętem, zrobił krok wstecz i dosłownie zniknął między drzewami. Może to tylko złudzenie, ale wyglądało, jakby po prostu się rozpłynął. Co interesujące, jak tylko ten kolega skończył tę opowieść, odezwał się inny. Wiecie co? Ostatnio przytrafiło mi się coś dziwnego i podobnego do tego. Byłem w terenie, wyznaczałem nowe szlaki. Zdarzyło się to dosłownie pośrodku niczego. Zastanawiałem się, jak poprowadzić nową trasę. Nie widziałem nikogo od dobrych 2 godzin. Niezbyt więc zwracałem uwagę na otoczenie. Głównie patrzyłem pod nogi. I wtedy jakby znikąd przechodziłem właśnie przez wzgórze i prawie na niego wpadłem. Był starszy. Coś koło 60. Zacząłem go przepraszać, że niemal na niego wpadłem. I wtedy zobaczyłem jego twarz. Prawdopodobnie wyglądałem jak ostatni dupek, ponieważ zatrzymałem się i po prostu się w niego wpatrywałem. Zajęło mi chwilę, aby zdać sobie sprawę, co jest nie tak. Jego twarz była po prostu ogromna. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale nie wiem, jak inaczej mam to opisać. Głowę miał normalnych rozmiarów, zwykłą. Ale przestrzeń, jaką zajmowała jego twarz, była stanowczo zbyt duża. Jakbyście wzięli jakąś twarz i powiększyli ją 2-krotnie. Nic nie powiedział. Tylko patrzył na mnie. Zacząłem się wycofywać i przepraszać. Obszedłem go i chciałem jak najszybciej skończyć robotę i stamtąd spieprzać. Przez cały czas patrzyłem za siebie, bojąc się, że pojawi się nagle za mną. Jak to mówię, to sam słyszę, że brzmi to niedorzecznie. Ale wtedy to była chyba najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem w parkach. Chwilę później zmieniłem temat na schody. Moi towarzysze stali się wtedy już trochę mniej rozmowni. Nikt nie chciał początkowo o nic mówić. Naprawdę jest to dla nas temat tabu. Nawet jak nie jesteśmy w pracy. Ale stwierdziłem, że przełamię lody historią, która mi się przytrafiła. Kiedy skończyłem, głos zabrał kolega, który opowiedział historię o facecie bez twarzy. Opowiedział jednak bardzo cicho. 3 lata temu wybrałem się na kemping z moją dziewczyną. Byliśmy może ze 3 kilometry od głównej drogi. Poszliśmy spać, ale tej nocy nie mogliśmy zasnąć. I tu ktoś rzucił bardzo śmieszny żart i zaczynaliśmy niebezpiecznie zbaczać z tematu, który mnie interesował. Ale udało mi się nakręcić rozmowę tak, żeby do niego powrócić. Haha, bardzo kurwa śmieszne. Po prostu słyszeliśmy ciągle jakieś dziwne, zawodzące dźwięki. Mój brat w młodości zgrzytał zębami w śnie. I to mniej więcej był bardzo podobny odgłos. Dziewczyna trochę się przestraszyła. Powiedziałem jej, żeby to po prostu zignorowała. Ponieważ słyszałem to już wcześniej. I po prostu trzeba to zignorować. I w końcu dźwięk ucichł. Wiecie, co mam na myśli. Wszyscy wiedzieli. I w końcu udało nam się zasnąć.
ale po jakichś 2 godzinach przebudziłem się, bo coś wydawało mi się bardzo nie tak. Odwróciłem się na drugi bok i nie było jej w namiocie. Spanikowałem, bo w tym momencie wziął bardzo długi łyk swojego drinka. W każdym razie, wybiegłem z namiotu i zacząłem wołać ją po imieniu. Nie musiałem daleko jej szukać. Była tuż przy skraju naszego obozowiska. Stała i patrzyła na coś między drzewami. I zauważyłem, że była strasznie blada. Ognisko prawie zgasło, ale dawało jeszcze trochę światła. Zdołałem to dostrzec. Podbiegłem do niej, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje. Była w głębokim śnie, ale miała otwarte oczy. Ubiłem ją i chciałem odprowadzić do namiotu, ale ona nie chciała się ruszyć. Bardzo cicho powiedziała coś w stylu: muszę już iść, Eddie. Muszę iść. To jest tam. Odpowiedziałem, że lunatykuje i musi wrócić do łóżka, ale ona ani drgnęła. Po prostu stała i powtarzała, że musi iść. Spojrzałem, na co ona tak spogląda, i z 10 metrów przed nią były pieprzone schody. Szare, betonowe. Zaczęła iść przed siebie. Potrząsnąłem nią kilka razy i to ją budziło. Spytała, co do cholery robi na zewnątrz. Nie powiedziałem jej o tym, co się stało. Wytłumaczyłem, że po prostu lunatykowała. Tego dziwnego, zgrzytającego dźwięku nie było już słychać. Wróciła ze mną do namiotu i zasnęła. Nie wiem, nie lubię o tym myśleć, wiecie? Wszyscy wiedzieliśmy. Pamiętacie tego dzieciaka? Nie pamiętam, co to było. Tego takiego pieprzniętego. Nie z Downem, ale z czymś takim. Czytałem raport. Były tam jego zeznania. Znaleźli go po tygodniu. Popierdolone. To było okrutne. Musiałem podejść do tego sceptycznie, bo cholera wie, co ten dzieciak uważa za prawdziwe, a co nie. Ale było tam kilka rzeczy, których nie mógł zmyśleć. Jakie na przykład? Przede wszystkim mówił o schodach. Mówił, że obserwował, jak jego ojciec rozpala ognisko i nagle schody pojawiły się przed nim. Czuł, że musi na nie wejść, bo inaczej stanie się coś złego. Policja nie rozumiała, o czym mówi. Potem powiedział tylko: jak ognisko, jak ognisko. Wspomniał też o dziwnych dźwiękach, ale nie potrafił ich opisać. Mówił tylko, że były głośne i że musiał zakryć swoje uszy. Najbardziej zapamiętałem fragment, kiedy pytali go, gdzie zaginął. Odpowiedział, że ciągle był tu i wskazał palcem na samego siebie. Policja myślała, że on po prostu nie zdawał sobie sprawy, że zaginął. Mówił, że w ogóle się nie bał, bo były z nim schody i one mówiły do niego, ale nie tak jak ludzie. Jak mówiłem, te zeznania były strasznie poryte i mam wrażenie, że policjanci nie do końca je rozumieli i zapisywali poprawnie. Uznali, że miał jakiś rodzaj amnezji i nikt inny nie był zamieszany w jego zniknięcie. Ale to nie wyjaśnia, dlaczego wrócił po tygodniu w świetnej formie, bez żadnego zadrapania, najedzony i czysty. Ciągle pozostaje wiele pytań, na które chcę znaleźć odpowiedź. Będę kontynuował rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli różne historie w tych latach. Niedługo kolejna część. Dzięki za waszą cierpliwość.